Witam. Pierwsza połowa XVIII wieku, zwana potocznie epoką saską w Polsce, jest jednym z tych okresów, które nasza historiografia omija. Pamiętam, że podczas moich studiów pan profesor Małek, u którego miałem zajęcia właśnie z tego okresu, wspominał, że panuje swego rodzaju zmowa polskich historyków, oczywiście mówił to z ironią, którzy przyjęli a priori założenie, że epoka saska to jest okres ostatecznego upadku, końca i w ogóle wszystkiego co najgorsze i o tym okresie się nie pisze. Faktem jest, że jeżeli będziecie szukać książek na temat na przykład polskiej wojskowości tego okresu, bitew, a były przecież w Polsce co najmniej dwie duże wojny w tym okresie, Wielka Wojna Północna oraz Wojna Sukcesyjna Polska, to nie znajdziecie nawet połowy tych opracowań, które znaleźlibyście na temat wyprawy wiedeńskiej, potopu lub wszelkiego rodzaju innych wojen toczonych w okolicznych ramach czasowych. Nie. Epoka saska została zepchnięta za całkowity margines, a jest to o tyle ciekawe, że we wspomnieniach późniejszych pokoleń, przy czym tych najbliższych, epoka saska była wspominana zgoła inaczej. Zauważymy, bo to często czytające pamiętniki i wspomnienia szlacheckie z okresu późniejszego, nawet jeszcze pod sam koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku, znajdziemy nierzadko wspomnienia jako epoce saskiej, jako okresie złotym. Wiemy, z punktu widzenia późniejszych historyków i opinii na temat tej epoki brzmi to ironicznie, ale tak. Takim najlepszym przykładem sentymentu, jakim Polacy darzyli epokę saską, był choćby to, że Konstytucja 3 maja zapisywała właśnie dynastię saską jako dynastię, która miała przejąć tron po Stanisławie Augustie Poniatowskim. Zaś myślę, że nie muszę przypominać, kto został ostatecznie władcą Księstwa Warszawskiego. To wszystko wynikało właśnie z sentymentu, jakim Polacy darzyli dynastię saską. Natomiast początki wcale takie różowe nie były. Pamiętajmy, że August II Sas został królem Polski w sposób zgoła nielegalny, łamiąc wiele praw związanych z elekcją, co zresztą doprowadziło do niechęci wobec niego, do sporej części polskiej szlachty. Jest to o tyle ciekawe, że kiedy August obejmował tron Polsce, miał bardzo duże ambicje związane ze zmianą Polski. Chciał wykorzystać swoją pozycję, bogactwo Saksonii oraz siłę także militarną tego kraju, aby nie tylko wzmocnić swoją pozycję, co było naturalne i nie powinno dziwić, ale także wzmocnić Polskę. Jego plan zakładał nie tylko rozbudowę polskiej armii, ale także poprawę skuteczności, poprawę ekonomii kraju, zwiększenie władzy króla oraz podniesienie poziomu edukacji poprzez rozbudowę kilku kolejnych uniwersytetów. Co ciekawe, po raz pierwszy tutaj pojawia się koncepcja budowy Uniwersytetu w Toruniu, na którym wiele, wiele lat później, który powstał dopiero po II wojnie światowej, a gdzie miałem okazję studiować. Natomiast w planach tych August napotkał opozycję właściwie na każdym możliwym kierunku. Plany rozbudowy uniwersytetów z oczywistego powodu napotkały opozycję ze strony Kościoła katolickiego, który w tym okresie w Polsce bezdyskusyjnie triumfował ze swoją kontrreformacyjną ideologią. Zwiększenie podatków, nie muszę dodawać, kogo mogło wkurzyć, bo to chyba oczywiste. Zwiększenie władzy króla? Jeszcze bardziej. Suma summarum, plany Augusta II na zmiany w Rzeczpospolitej spaliły na panewce bardzo szybko, ale nie poddawał się. Zakończył szybko wojnę z Turcją, czym zyskał sporą sympatię u szlachty, a następnie zaczął łapczywym okiem patrzeć na Szwecję. Szwecję, w której dopiero co umarł król, a nowy władca, Karol XII, był w oczach współczesnych mu młokosem, dzieciakiem, kimś, kto wspaniale nadawał się na cel wojny. Zwłaszcza, że August był zręcznym dyplomatą i przed rozpoczęciem wojny udało mu się stworzyć całkiem sporą ligę złożoną z takich państw jak Dania, Saksonia i Szwecja. A ktoś pyta, a Polska? Nie. Nieprzypadkowo Polska nie brała udziału w tej wojnie przez cały jej pierwszy okres. Tak rozpoczęła się Wielka Wojna Północna. Konflikt, który przez ponad 20 lat szalał głównie na terenie Polski, która, jak na ironię, jego pierwszy na początku w ogóle nie była brana pod uwagę jako jej uczestnik. Pierwszy okres, zwany okresem duńskim, zakończył się szybko. Karol XII, ów nieopieczony młokos, okazał się nadzwyczaj zdolnym dowódcą
i w krótkiej kampanii stłukł Duńczyków dokumentnie, po czym wyłączył Danię z wojny. Ale to tylko epizod. Można było zrzucić to na karę przypadku. W tym samym czasie armia Saska ruszyła na Inflanty, zajmując ich część i oblegając tamtejsze twierdze. Niestety, Karolek znowu okazał się lepszy. Bardzo szybko przerzucił armię do Inflant, zmusił Augusta do odwrotu, a jego sojuszników Rosjan stłukł. Co jest ciekawe i znamienne i dosyć wyjątkowe, jeżeli spojrzymy na historię, to jest to, że w czasie tej wojny Rosja była naszym sojusznikiem. I to trzeba przyznać sojusznikiem bardzo lojalnym prawie do samego końca. Następnie Karol popełnił błąd. Nadział się, postanowił dojść do wniosku, doszedł do wniosku, że on tak naprawdę z Polską wojny nie toczy. August owszem jest królem Polski, ale Polska mu wojny nie wypowiedziała, więc wystarczy jakoś tam pozbyć się tego Augusta, wykolegować go z tronu polskiego najlepiej i tak dalej. I popełnił swój jeden z największych błędów w tej wojnie, mianowicie nadział się na polską dyplomację. Postanowił dogadać się z Polakami. A nie muszę chyba nikomu za bardzo tłumaczyć, jak w jakim stanie upadku była wtedy jak polska polityka. Zanim polski Sejm coś ustalił, zanim cokolwiek ustaliły sejmiki, to trwało. Na tym tle dzisiejszy Sejm z jego nocnymi obradami, resumpcjami i tak dalej, to wydaje się po prostu wzorem skuteczności. W efekcie czego Karol spędził prawie rok na bezskutecznych całkowicie i jałowych próbach dogadania się z Polakami, które nic mu absolutnie nie przyniosły. Dopiero później, zrozumiawszy, że guzik to da, że muszą zadecydować działa, ruszył na Polskę. Dopiero wtedy tak naprawdę rozpoczęła się faktycznie wojna między Polską a Szwecją, w której zresztą Polska wcale tak bardzo chętnie nie chciała brać udziału. Do decydującej bitwy doszło pod Kliszowem. Bitwa ta, myślę, że dość dobrze znana, zaprezentowana także w grze Ostatni Wikingowie wydawnictwa Strategematy, jest symbolicznie uważana za koniec husarii. O niej szerzej opowiadałem, myślę, już kiedyś na kanale, więc nie będę do tego wracał. W każdym razie bitwa ta doprowadziła do klęski wojsk polskich oraz saskich, a w efekcie do długiej, długiej kampanii. Kampanii, która ostatecznie prowadziła do tego, że Szwedzi zajęli Polskę, na tronie polskim osadzili swojego człowieka, czyli Stanisława Leszczyńskiego, i Polska podzieliła się na dwa stronnictwa, do dzisiaj pamiętane jako od Sasa do Lasa. Wydana przez Taktykę i Strategię gra Kalisz 1706 przedstawia ten właśnie okres Wielkiej Wojny Północnej. Przedstawione tutaj cztery bitwy. Poniec, Tylewice, Wschowa i Kalisz są właśnie z okresu, kiedy to w Polsce nastąpił podział na zwolenników Leszczyńskiego i zwolenników Augusta. Przez Polskę przetaczały się nie tylko armie saska, rosyjska, szwedzka, ale także miejscowe armie lokalnych magnatów, którzy tłukli się ze sobą, wykorzystując wojnę jako wspaniały pretekst, aby dokopać sąsiadowi. Bo każdy chyba w Polsce wie, że nie ma większego wroga dla Polaka niż jego sąsiad. A jeżeli sąsiad ma jeszcze ileś wiosek, miast, zamków, a mamy wojnę, to wspaniała okazja, aby parę wsi spalić, parę zamków zająć, być może coś tam przy okazji skraść, zrabować, a jeżeli uda się sąsiada przy okazji wykończyć, to już pełnia szczęścia. Najlepszym tego przykładem pozostaje właśnie bitwa pod Kaliszem. Bitwa, która jest takim głównym tematem tej gry, w której to po obu stronach tłukli się przede wszystkim Polacy. Polacy po stronie szwedzkiej, Polacy po stronie saskiej. Przy czym wygrali ci Polacy stojący przy Auguście. Jest to ciekawy przykład bitwy, którą tak naprawdę August wygrał mimo swojej woli, ponieważ dosłownie kilka tygodni wcześniej przyznał się do porażki, zawierając traktat ze Szwedami i zrzekając się polskiej korony, ale nasi, będący przy nim, powiedzieli mu, panie, nie wiedząc zresztą w ogóle nic o tym traktacie, powiedzieli mu, panie August, długo Szwed chodzi po Polsce, rabuje, gwałci, kradnie i tak dalej, trzeba by coś z tym zrobić. Doszło do bitwy pod Kaliszem, w której ku chyba swojemu nawet pewnemu zaskoczeniu Polacy odnieśli ostatnie, tak naprawdę można powiedzieć, istotne zwycięstwo aż do czasów, myślę, że można powiedzieć spokojnie, do czasów Kościuszki. Ironia.
Wydana przez taktykę i strategię gra w systemie Husaja przedstawia, jak widzicie, cztery bitwy z tego kresu. Rzuca się od razu w oczy okładka. Diametralnie odmienna praktycznie od wszystkich, które do tej pory prezentował TIS i powiedziałbym o wiele ładniejsza. O wiele mniej randomowa, mówiąca dużo więcej, estetycznie przedstawiająca zarówno bitwy, jak i konflikt, głównych aktorów konfliktu, bardzo ładnie zrobioną mapę historyczną w tle oraz sylwetki żołnierzy. Powiedziałbym, że to jest duży plus i gdyby tak miała wyglądać dalej konwencja graficzna okładek do systemu Husaja, to ja jestem bardzo za. Nie wiem, co wy o tym myślicie, czy podobały wam się wcześniejsze z tymi dużymi, efektownymi bądź co bądź ilustracjami, czy wolicie właśnie takie, bardziej powiedziałbym, infografiki na okładce. Wszystko oczywiście zależy od gustu, no. Ale jak powiedziałem, ja jestem tą okładką bardzo zbudowany i cieszę się, że na nią postawiono. Z tyłu klasycznie mamy okładki pozostałych gier wydanych w tym systemie, a czy nie wszystkich, bo nie ma tutaj na przykład byczyny. Mamy natomiast miniaturki plansz, opis historyczny, tym razem tylko w dwóch językach i fragmencik gry. Zajrzyjmy zatem do środeczka. Nie ukrywam, że czekałem na tą grę mocno, właśnie z powodu tematyki. Jak już powiedziałem na początku, jest to okres, którego nasi historycy jakoś niespecjalnie lubią. Nawet w takich popularnych seriach, jak na przykład Historyczne Bitwy wydawnictwa Bellona, nie znajdziecie za wiele książek poświęconych temu okresowi. XVIII wiek jest u nas okresem pomijanym, co tu wiele mówić. Myślę, że ci z was, którzy stosunkowo niedawno, rozumiem, powiedzmy kilkanaście lat, chodzili do szkół, też zauważyli, że na lekcjach historii ten okres jest po prostu przeskakiwany. Mamy Wiedeń, a potem od razu do okresu zaborów, Sejm Wielki, Powstanie Kościuszkowskie i tutaj już szczegółowo się robi, a cała epoka Saska to w ogóle po łebkach. Żetony nie wszystkie przetrwały, widzę, w sztancy. Mamy dwie sztance, niestety część wyleciała. Zwraca uwagę obecność nowych żetonów z tymi kulami. Podejrzewam, że one będą do ostrzału artyleryjskiego, mogę zgadywać, ale wolę się upewnić. Całkiem spora ilość żetonów dowódców. Myślę, że to też zwraca uwagę, ale to już na przykład w Wiedniu było zauważalne. I duża różnorodność kolorystyczna jednostek. Rzeczywiście tego jest sporo i to odbieram także na plus, ponieważ lubię plansze, na których jest kolorowo. Wiem, że może nie każdy to lubi. Są tacy, którzy lubią, jak po prostu jest czytelna linia taka i widać, kto jest kim. Natomiast ja lubię, kiedy na planszy jest różnorodnie, wielobarwnie, tęczowo. Chociaż jeżeli powiem tęczowo, to ktoś mnie zaraz wrzuci, że tu ideologia, polityka i tak dalej. Niemniej to odbieram na plus. Mamy też trochę, że nie widzę w ogóle żetonów kopii husarskich. Jest to chyba pierwsza gra w systemie Husaria, w której nie ma żetonów kopii husarskich, no ale ma to swój sens. W żadnej z tych bitew Husaria uzbrojona w kopię nie walczyła. Nie jestem pewien, czy gdzieś tam pod Kaliszem się jakaś jednostka Husarii może załapała, ale raczej nie w tej formie, której by walczyła uzbrojona w kopię. Na tyle, na ile kojarzę, bo uczciwie przyznaję, że też nie jest to okres, o którym bym wiedział tak dużo, jakbym chciał. Do tego dostajemy do wycięcia żetony płotów. Większe mam wrażenie, bo płoty poprzednio występowały także w Kliszowie. Kłuszynie, przepraszam. Pierwszej grze wydanej w tym systemie. Czy występowały jakiej kolejnej? Nie kojarzę. Aczkolwiek zaznaczam, że nie grałem we wszystkie, więc nie mogę tego powiedzieć na 100%, natomiast chyba nie. I następnie mamy planszę. Postaram się je tak wyjąć, bo widzę, że tutaj kilka pojedynczych żetonów mi lata, więc nie chciałbym jakiegoś zgubić przez przypadek. Tu mamy małą planszę do Tylewic. Myślę, że jak nawet uczciwie powiedzmy, ilu z was mówią te nazwy bitew coś więcej. To też jest właśnie kwestia tego, o czym mówiłem na temat poruszania tego tematu w szkole. Tu mamy mapę do Pońca. Tak, Poniec, dobrze. I tu zwracam uwagę, że generalnie w systemie Husaria nie mieliśmy do tej pory mniejszych map. Właściwie wszystkie gry, jakie pamiętam, to wykorzystywały duże mapy. Do pewnego stopnia wyjątkiem były te, które zostały wydrukowane kiedyś w magazynie.
Tam mieliśmy do dwóch mniejszych bitew. Natomiast w grach regularnych chyba tego do tej pory nie było. Tu mamy mapę większą. Mniemam, że to Wschowy. Zobaczymy. Mniemam, że to Wschowy, aczkolwiek jak będziecie szukać o tej bitwie więcej informacji, to raczej polecam szukać jako bitwa pod Frauszczat, bo na ten, pod tym tytułem znajdziecie na pewno więcej. I tu mamy bitwę do... Znaczy, planszę do Kalisza, jak mniemam. Tak, plansza do Kalisza. Zwracam uwagę, że nawet te największe, te duże plansze do dużych bitew też nie są takie wielkie, to są mapy połówkowe, takich typowe do gier TIS-u, więc generalnie gra skupia się na właśnie takich mniejszych starciach, znaczy mniejszych, Kalisz czy Frauszczat, to nie jest, czy Wschowa, to nie są małe bitwy, ale jeżeli chodzi o skalę planszy, to niewątpliwie są one nieco mniejsze od Wiednia, Byczyny i tak dalej. Następnie plansza do, znaczy następnie instrukcja. Wydrukowana w kolorze, jak widzicie, już częściowo, co jest już standardem, na ładniejszym papierze, co też w zasadzie w TIS-ie już się zrobiło standardem. Pod tym względem właściwie powiedziałbym, że niekiedy nawet wydawcy zagraniczni mogliby z TIS-u brać przykład. O, a tu cała pusta kartka. Pierwszy raz chyba takie coś widzę. Mam nadzieję, że to nie jest, że to nie jest jakiś brak. Tabelki, właśnie to, o czym mówiłem, czyli żetony to będą żetony, tak jak myślałem, do wykorzystania artylerii, ponieważ tutaj artyleria strzela raz w każdym swoim zasięgu. Czyli, czyli artyleria stała się nieco silniejsza. O ile miałem wrażenie czasem, że w grach, w tym systemie artyleria jest trochę osłabiona, tak, no, wprowadzenie tej zasady na pewno daje jej większe możliwości ostrzału i plansz, i scenariusz. Poniec, Tylewice, czyli takie można powiedzieć mniejsze starcia zupełnie, i te dwa duże, czyli Wschowa i Kalisz. No, widać nawet po ilości jednostek, które biorą w nich udział, że jest tego trochę więcej. Czyli cztery bitwy, cztery scenariusze, jak widzę. Tak, no to już koniec. Całkiem przyzwoite, zwłaszcza, że tematyka u mnie mająca duży plus z racji właśnie tego, że nie jest zbyt często poruszana, a myślę, że jeszcze oglądacie mój kanał już trochę czasu, to wiecie, że ja zawsze premiuję bitwy, o których wiadomo mało, zamiast kolejnych gier na temat Waterloo, Arden czy Normandii. Więc tym bardziej cieszy mnie, że coś z XVIII wieku dostaliśmy. Pytanie brzmi, i tutaj nasuwa się moja wątpliwość, czy ten okres nie wymagałby osobnego systemu. I tu od razu zaznaczę. Generalnie, jeżeli patrzymy na XVII i XVIII wiek, to front, można być fronty zachodnioeuropejskie i fronty wschodnioeuropejskie, to jest zupełnie inna filozofia prowadzenia bitew i wojen. I to, co na przykład dobrze oddaje realia naszego rejonu, czyli tych bitew, gdzie bardzo często podstawową funkcją była, podstawową, bardzo ważną rolę odgrywała kawaleria, tak, im bardziej na zachód, tym ta rola piechoty stawała się coraz mocniejsza, tych długich linii idących i strzelających, a kawaleria schodziła stopniowo na bok. U nas, jak myślę, wiecie, wyglądało to jednak trochę inaczej, co ostatecznie niestety doprowadziło do zapaści polskiej myśli wojskowej i przerostu kawalerii nad piechotą, co aż do końca XVIII wieku było naszym przekleństwem. A co widać pięknie, kiedy się czyta na przykład sprawozdania z obrad Sejmu Wielkiego, gdzie znajdziecie całą masę pustych zachwytów nad wspaniałą kawalerią polską i całkowite negowanie roli piechoty, co pod koniec XVIII wieku było nieodmiennie dowodem niestety poważnych ograniczeń umysłowych naszych polityków. Do tego dostajemy dwie kości. I to właściwie wszystko, co znajdziemy w pudełku. No poza tymi paroma żetonami, które wypadły i które będę musiał sobie za chwilę zaraz jakoś posegregować. Tak więc, jeżeli chodzi o grę, to jestem na tym etapie całkiem zadowolony z tematyki oraz zawartości. Postaram się w miarę szybko coś z niej nagrać, bo cztery bitwy, z czego dwie mniejsze, dają nadzieję na
że będzie tutaj można to w sposób elegancki Wam pokazać. No i jeszcze raz powrócę do okładki, która mam nadzieję jest takim znakiem, że TIS, jeżeli chodzi o konwencję graficzną okładek, idzie w nieco inną stronę i przynajmniej w tym systemie będzie się tego trzymał. Byłoby super.